tego względu, że nie mam tutaj internetu i chyba nie będę miał, tak więc będę wam trochę nagrywał. Więc zacznijmy od tego, jak wyglądała moja podróż. Najpierw leciałem z Warszawy do Londynu na Heathrow, gdzie miałem 20 godzin przesiadki i czekania na następny lot. Z tego względu właśnie postanowiłem, że pójdę sobie na miasto, spotkam się z moimi znajomymi, których w Londynie nie brakuje, którzy tam mieszkają. No i później lot do Nairobi. British Airlines ogólnie nie polecam. Słabo, słabo, słabo w porównaniu do takich linii lotniczych jak na przykład Qatar albo nawet KLM, które miałem przyjemność latać, to szaleństwa nie było. Natomiast okej, w porządku, jestem już tutaj na miejscu, gdzie miałem być, czyli w Meru. Mój znajomy ksiądz wyjechał po mnie na lotnisko. Na lotnisku oczywiście też przygód nie brakowało, ponieważ z tego względu, że miałem ze sobą pięć wielkich torab, które wam tu teraz pokażę, może się uda jakoś je pokazać. O, tu jest plecak. I tutaj jest jeszcze kolejny. No ogólnie pięć tego nazbierało, słuchajcie, 125 kg. I wiadomo, że temat był podejrzany, że to wszystko tak sobie przyleciało samo ze mną. Co chciałem powiedzieć? No skończyło się oczywiście jedną wielką awanturą na lotnisku. Ponieważ miałem pisma z ambasady, miałem pisma z polskich klubów piłkarskich, że to są rzeczy na prezenty dla dzieciaków, że będziemy tutaj robić zajebiste rzeczy, a jednak tak czy tak to do ludzi, którzy tam pracują, nie docierało. Powiedzieli, że mam zapłacić $200 cła, z czego po odliczeniu tutaj moich kosztów zakwaterowania na takie własne wydatki na 3 miesiące, z tego co szybko sobie przeliczyłem, zostało mi. Miałem 400 euro, 400 dolarów. Dobrze liczę, tak, $400 miałem. Więc oczywiście chcieli ode mnie te 200 euro, żebym zapłacił im niby podatku, aczkolwiek wiadomo o co chodzi. Powiedziałem, że nie zapłacę, że nie ma takiej opcji. Długa to była rozmowa, ponad 1,5 godziny. Skończyło się na stówie, natomiast dobrze wiem, że to nie był podatek, tylko to była jedna zwykła oczywiście łapuwa. Pokombinowali sobie i jestem biedniejszy o $100 w tym momencie, co w moim przypadku jak zawsze jest wielkim problemem. No i co? Wypełnili jakiś lewy dokument. Słuchajcie, jakim trzeba być za przeproszeniem kretynem, żeby pracując w urzędzie, w izbie celnej, nie umieć na dokumencie wpisać imienia i nazwiska osoby, z którą powiedzmy rozmawiacie, tak? No pan był na tyle tępy, że zamiast, jeśli już robi lewy dokument, co wiadomo, że to idzie na łapówę, żeby zamiast jakoś go normalnie wypisać, słuchajcie, dokument w Excelu zrobione, facet nawet chyba nie umiał spisać, nie wiedział gdzie jest, jak jest nazwisko po angielsku, więc wpisał na dokumencie tylko moje pierwsze i drugie imię. No ogólnie cyrki, słuchajcie, zdenerwowałem się znowu. Bardzo, ale obiecałem komuś, że będę wytrwały, tak więc jestem. Co dalej? Przyjechał po mnie mój kumpel, ksiądz. Pojechaliśmy tutaj do tej miejscowości, gdzie jestem teraz, czyli do Meru. Około 5 godzin drogi z lotniska. Jak to w Afryce, tak? Kiepski stan dróg, no i teraz tu jestem pierwszy dzień. Odespałem troszkę, jest godzina 14 czasu lokalnego prawie, czyli 12 u was, więc muszę się ogarnąć, trochę zapoznać w sytuacji i działamy, tak? Działamy, działamy, bo jest dużo rzeczy do zrobienia. Już sobie tutaj parę rzeczy poprzygotowywałem, tak więc parę dni na rozpoznanie i będziemy działać. No problemem jest to, że nie ma tego internetu, no ale będzie dobrze. I've been walking down this road for about 35 years now. And I can tell you, it's been one hell of a ride. And I've been carrying my father's words that he said to me, learn to be wise, walk with integrity, and be honest. And I can hear my grandma say, child, I've got nothing to give to you, but may God be with you. Na distant land. Ogólnie jedzenie tutaj jest, powiem to wprost, zajebiste. Patrzcie, co mamy pod garnkami. Ryż, czego więcej mi trzeba? Czekajcie, po prostu trudno to zamknąć. To jest taka mieszanina fasolki z marchewką i z mięsem. A tutaj mamy sałateczkę. Po prostu full wypas.
Ale to jest nic. Zobaczcie, co można tutaj znaleźć. Można znaleźć polskie akcenty. Między innymi taki. Albo taki. Tak więc jest super. Jak widzicie, troszeczkę trofeów tutaj już stoi. Mam nadzieję, że z moją skromną pomocą również jakieś uda się komuś tutaj zdobyć. Tak więc. No boli mnie dalej to, co się stało ostatnio z tą łapową, no ale nie ma co. Będę dzielny, będę wytrwały, tak jak obiecałem, więc wracam do jedzenia, bo jest świetne. Ok, spaceruję sobie po ogrodzie, to wam trochę ponagrywam, co się stało dzisiaj na obiadku, który był zajebisty, co żeście widzieli. Oczywiście, jak to starym zwyczajem, po obiedzie trzeba pozmywać, więc pozmywałem. Gdzie moja pani kucharka to była w takim szoku, jakby zobaczyła przed sobą, nie wiem, Roberta Lewandowskiego. No, dla mnie normalną rzeczą jest, że jeśli ktoś coś zje, przynajmniej ja zawsze tak byłem nauczony, to po prostu po sobie zmywa. A dla niej było to po prostu nie do pomyślenia, jak to biały mozungu może po sobie pozmywać. Tak więc słuchajcie, zmywajcie po sobie i tyle. No tutaj widzicie, za mną już jest kościół, parafia, jest tam salka komputerowa, ale internetu nie ma. No i co, no pierwszy dzień na aklimatyzację, trochę się przyzwyczajam do tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Na razie jeszcze zbyt dużo nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale na pewno będzie dobrze. Trzymajcie kciuki i ku chwale ojczyzny. Hej. Jesteśmy w świątyni zła teraz. Dlaczego tak mówię? Naprzeciw mnie, naprzeciw mojej misji, znajduje się szkoła średnia dla dziewczyn. No. Ktoś mnie wystawia tutaj na dużą próbę, ale w porządku. Wiem, po co tutaj przyjechałem, wiem, co tutaj robić. Słuchajcie, szkoła jest duża, bo jest około 450 uczennic, 6 nauczycieli tylko na szóstkę i w 98% jest to szkoła katolicka. Tak więc tam też zauważyłem w tle, że jest jakieś boisko, gdzie można pograć w piłkę, więc może coś tutaj podziałamy. Poza tym jest to mój pierwszy dzień. Zobaczymy, jak będzie. Jest trochę inaczej niż w Ugandzie. No, poza tym, że cały czas w głowie mam te 100 dolarów, które zapłaciłem łapówę, ale ogólnie okej. Okay. I an African girl. Well, I know where I'm coming from. And I know who I wanna be. I trying to defy everything they said of us. We who have chocolate skin. In the back of my mind, all I can hear, are the voices of those who are here, those who've already gone. And I can hear them whispering, why do we talk when you go to their land? Please represent us well. And I can hear. Trochę się zmartwiłem, ale wszystko jest w porządku. Zobaczymy, jak wygląda toaleta. Tutaj oczywiście kierujemy się zgodnie ze strzałeczką w kierunku do toalety męskiej. I słuchajcie, mamy powtórkę z Ugandy. A mianowicie, no tutaj jeszcze ogólnie powiedziałbym, że nie ma źle. Tak więc lecimy dalej i punkt kulminacyjny. Tak jest. Wszystko, moi drodzy, na Małysza. Aczkolwiek patrzę, nie ma tu jeszcze karaluchów chyba. Tak więc nie ma tragedii. No. Tak więc Karibu Kenia, moi drodzy. Pierwszy dzień przeglądowy. Te budynki przede mną to są szkoła. To jest szkoła podstawowa, z której dzieciaki szybciej wybiegały. Ale to, co mnie tutaj zaciekawiło, to jest są te budki. Słuchajcie, pewnie nawet tutaj nie mogę być. Ale jak wiecie, zawsze wejdę tam, gdzie być nie mogę, a później za to cierpię. I to są prawdopodobnie toalety. Ale czy to jest realne? Zaraz zobaczymy. Tak. Tak wyglądają toalety. Słuchajcie, no, jak na szkołę podstawową. Dobrze, że nie możecie poczuć zapachu, który się z nich wydobywa. No ale to tak trochę właśnie. Trzeba mieć rozeznanie, jak wyglądają tutaj warunki życia. Słuchajcie,
Nie wiem, na ile to już moje zboczenie, ale tutaj widzę jakby bramkę. Są dwa słupki. Drugą by szło zrobić jakoś. Jest tam ogólnie głośno. Więc może tam się przejdę, tak? Więc jeszcze raz. Toalety w szkole podstawowej w Kenii. Kolejna z ciekawostek tutaj, którą tutaj zauważyłem. A tam tabliczka mnożenia na ścianie szkoły. Ale słuchajcie, system odprowadzania wody, ponieważ wiadomo, że w Afryce jest problem z wodą. Więc w momencie, gdy pamiętacie może z Ugandy taki wielki baniak niebieski, do którego z rynny zawsze spadała woda, to tutaj jest to trochę inaczej rozwiązane na większą skalę, ponieważ tutaj na tym domu widzicie idzie rynna, która jest tutaj wspomagana jeszcze przez to drzewo, które jest tutaj i to wszystko wędruje do takiego wielkiego zbiornika, wielkiego baniaka. Takie rozwiązanie widziałem również w tej szkole pierwszej, średniej, w której byłem. No, tak więc trzeba sobie radzić. Nie wszystkim woda płynie z kranów.